Szanowni Państwo, witamy serdecznie i rozpoczynamy główne uroczystości obchodów Bialskiego Dnia Przyjaźni Polsko-Włoskiej. Znajdujemy się w miejscu, gdzie w latach 1943-44 był obóz jeńców włoskich, dokładnie przed bramą do obozu Stammlager 366Z. Kiedy Italia zerwała sojusz z Niemcami i wycofała się z wojny, żołnierzy włoskich, którzy nie chcieli walczyć po stronie faszystowskiego reżimu, aresztowano i osadzono w licznych obozach jenieckich, między innymi tu, w Białej Podlaskiej. W obozie przebywało około 6 tysięcy Włochów. Tu umierali z głodu, wycieńczenia lub ginęli od rozdzierających kul przy próbie ucieczki. Obóz zlikwidowano w czerwcu 1944 roku. Ponad 400 zamordowanych jeńców włoskich spoczęło na zawsze w bialskiej ziemi. Szanowni Państwo, niech będzie mi wolno serdecznie na bialskiej ziemi przywitać szacownych gości, wśród których także są organizatorzy dzisiejszych obchodów. Serdecznie witam pana pułkownika Davide Di Bartolo, attaché obrony Włoch, towarzyszącego mu pana Paolo Fabri, pana pułkownika pilota Wojciecha Fikułę, dowódcę 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marcina Duszka, pana Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, pana Dariusza Litwiniuka, kierownika filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej oraz w szczególny sposób chcę przywitać przedstawicieli duchowieństwa z gospodarzem tutejszej parafii pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego, księdza kanonika Jacka Owsiankę oraz księdza Artura Catolo, włoskiego duchownego o polskich korzeniach, który od lat współpracuje z organizatorami tych uroczystości. Szanowni Państwo, dziękuję pięknie panu majorowi za przypomnienie trudnej, bolesnej historii, która pokazuje wielowątkowość losów Polski, Europy i świata. Nie ma piękniejszego dowodu dojrzałości niż umiejętna, godna pamięć o trudnej przeszłości, o przeszłości bolesnej, o historii zła, bo jego brutalną emanacją jest wojna, która, jak na złość, losom ludzkim towarzyszy ludziom na przestrzeni wieków naszej historii. I w tym momencie bardzo potrzeba podkreślenia, że dziś mamy okazję w wolnej Polsce, w wolnej, zjednoczonej Europie, której kraje dzięki swojej dojrzałości po zakończeniu tej nieszczęsnej II wojny światowej od kilkudziesięciu lat współżyją ze sobą w pokoju, szanować trud historii, będąc jednocześnie wdzięcznym za to, że umieliśmy w tej naszej wspólnej europejskiej rodzinie wyciągnąć wnioski i wznosząc się ponad naturalne w świecie różnice narodowe, religijne, polityczne, ustanowić wspólnotę. Tak, były to główne uroczystości obchodzonych przez nas dni przyjaźni polsko-włoskiej. Łączy nas wspólna, bolesna historia, ale dziś potrafimy te trudne doświadczenia przekuwać w owoc nadziei, budowy i utrzymywania bardzo dobrych relacji, przyjacielskich stosunków, rozwoju. Tej więzi, która od wieków łączy obydwa kraje. Przypomnijmy, że w hymnach obydwu państw znajdują się odniesienia wzajemne. My z dumą, wykonując nasz hymn, śpiewamy przecież z ziemi włoskiej do Polski. Historia Białej Podlaskiej, okresu międzywojennego, jest tak bogata jak tragiczna i jak w soczewce skupia w sobie wszystkie trudne i nieludzkie doświadczenia. Stalag 366, Zweilager, Biała Podlaska, Generalna Gubernia. Ta okrutna, nieludzka i
tragiczna historia, która doświadczyła mieszkańców Białej Podlaskiej, ale i tych, których trudne losy wojenne tu skierowały. Jeńców włoskich, którzy po upadku reżimu faszystowskiego Mussoliniego odmówili dalszej współpracy z wojskami niemieckimi, faszystowskimi. Zostali uwięźnieni i z terenu południa Europy przywiezieni między innymi do Białej Podlaskiej. Na tereny, z których, jak sądzono, będzie im za daleko wracać podczas prób ucieczek do ojczyzny. Biała Podlaska już w 1972 roku uczciła tę pamięć budową pomnika. Od kilku lat dzięki zaangażowaniu ówczesnego posła, dziś pana ministra, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza, dziś we współpracy także z panem posłem Marcinem Duszkiem i po raz pierwszy oficjalnie uczestniczącym jako organizator miastem Biała Podlaska, co poczytuję sobie za ogromny zaszczyt, oddaję honor tamtej trudnej pamięci, te uroczystości gromadzące reprezentacje wojskowe, gości z zagranicy. Dziękujemy bardzo za, jak zawsze, liczną reprezentację ambasady włoskiego wojska. Młodzież, przedstawicieli wszystkich władz krajowych, samorządowych, ale także miejskich instytucji. Godnie uczciliśmy tę historię. Znajdujemy się w miejscu szczególnym, w miejscu symbolicznym. Tuż obok, tutaj w pierzei ulicy Kardynała Wyszyńskiego, znajdowała się główna brama do obozu Stala 366Z, przez którą przechodziły tysiące żołnierzy więzionych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Wielu z nich za drutami tego obozu zakończyło swoje życie. Po kapitulacji Włoch jesienią 1943 roku w stalagach zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Polski jako internowani znaleźli się ci żołnierze i oficerowie armii włoskiej, którzy 8 września 1943 roku odmówili współpracy i zbrojnego współdziałania z Niemcami przeciwko aliantom. Rozbrojonych żołnierzy włoskich pociągami w ciężkich warunkach przewożono z południa Europy na północno-wschodnie tereny Generalnego Gubernatorstwa. Obóz w Białej zlokalizowany został na terenie urządzonego w 1942 roku obozu dla jeńców radzieckich w dzielnicy zwanej Zofii Las. Obóz ten posiadał oficjalną nazwę Stammlager 366, Zweilager Biała Podlaska, Generalne Gubernatorstwo. Takie traktowanie jeńców włoskich miało na celu ich psychiczne załamanie. Gdy zawiodła propaganda i agitacja, Niemcy chcieli w ten sposób zmusić ich do przystąpienia do walki przeciwko aliantom w armii niemieckiej. Bywało, iż niektórzy jeńcy, mniej odporni fizycznie i psychicznie, chcąc ratować życie, zgłaszali się do komendantury obozu. Wysyłano ich wtedy na front. Większość jednak nie dała się zastraszyć ani steroryzować głodem i szykanami. Wspominamy rocznicę zakończenia wojny i zakończenia również funkcjonowania na terenie naszego regionu, wprawdzie rok wcześniej, bo w 1944 roku, obozów jeńców radzieckich i jeńców włoskich. Tutaj na terenie naszego miasta i regionu w latach II wojny światowej zginęło 150 tysięcy osób więzionych przez Niemców. Liczba straszna, bo dwukrotnie przewyższająca liczbę ofiar obozu koncentracyjnego na Majdanku. Tutaj w obozie jeńców włoskich, bo dzisiaj wspominamy jeńców włoskich, ich tutaj w obozie znajdowało się około 6 tysięcy. Natomiast obok jest cmentarz właśnie tych byłych żołnierzy włoskich i tam są groby 440 żołnierzy włoskich. I tutaj po uroczystościach, o opowiedzeniu historii tego obozu, bo znajdujemy się w miejscu, gdzie była brama do tego obozu, przez którą tych tysiące żołnierzy włoskich przekraczało tą bramę, natomiast wielu z nich pozostało tak jakby na zawsze, no, umierając z powodu ciężkich warunków tutaj życia, z powodu chorób, z powodu epidemii. Ten obóz, to jaki mniej więcej teren miasta tutaj obejmował?
około 11 hektarów. Ta dzielnica nazywała się przed wojną dzielnicą Zofilas i w dokumentach jest cały czas mowa, że o obozie Stalagu 366Z zlokalizowanym na terenie Zofilasu. Jak przyjeżdżają potomkowie tych jeńców, błąkają się po mieście, błąkają się po tutaj tym parku Zofilas. Dlatego w tym roku po raz pierwszy organizujemy w tym miejscu uroczystości, żeby Bialczanom i tutaj przedstawicielom miejskich instytucji pokazać miejsce, w którym znajdowała się brama do obozu i teren do obozu. Teren o powierzchni 11 hektarów, na którym zlokalizowano ponad 100 baraków, w których więziono w 1942 roku jeńców radzieckim, a w 1943 jeńców włoskich. Pozostałości po tym obozie są? Tutaj udało nam się ustalić lokalizację tej bramy z uwagi na domek, który już przed wojną był wybudowany i znajdował się tuż obok bramy. W czasie funkcjonowania tego stalagu była to kwatera komendanta obozu. Wszyscy młodzi przyjaciele, którzy pamiętając o historii, poświęcacie dzisiejsze godziny swojego dnia po to, by przypominać straszną i bolesną historię. Historię, która nie daje o sobie zapomnieć. Historię, która powoduje, że wracamy do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Historię, która uczy nas rozważnego podejścia do dzisiejszych czasów. Do czasów, w których znowu na nowo musimy zabiegać o to, by pokój na świecie, zwłaszcza ten pokój, który wychodzi z Białej Podlaskiej, z ziemi bialskiej, by ten pokój był tworzony w całej Europie. I cieszy fakt, że wszyscy Państwo staracie się na co dzień realizować wielkie, wspaniałe zadania. Zadania troski i pamięci o poległych, o tych, którzy tutaj znaleźli swój grób. Przybyli na ziemię podlaską, by znaleźć tutaj miejsce swojego wiecznego spoczynku. Ale przybyli również tutaj po to, żeby zaświadczyć, że z nazistą, ze złem, z hitlerowcami nie można współpracować. I za to tym bohaterom, tym męczennikom, tym świadkom wspaniałej historii przeciwstawienia się całemu złu, wojen, dzisiaj szczególnie dziękujemy. Cieszę się, że pan minister Abramowicz pamiętał kilka lat temu o tym, żeby wrócić do tej historii, do bolesnej historii. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Wojna, która sprowadziła na cały świat ogrom nieszczęść i która Polskę, dopiero co która odzyskała niepodległość, pozbawiła nie tylko suwerenności, ale także pozbawiła 6 milionów obywateli i przyniosła ogromne straty materialne. Tą wojnę wywołali Niemcy, którzy pozwolili, aby w ich kraju zwyciężył narodowy socjalizm, aby totalitarny ustrój wziął górę nad demokracją, nad normalnym życiem obywateli, i to Niemcy ponoszą główną odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej i tych ogromu nieszczęść, które dotknęły wszystkie narody, także i Niemców, ponieważ Niemcy po wojnie były zrujnowane nie tylko materialnie, ale także moralnie i do dzisiaj jeszcze skutki tego odczuwają. W dniu właśnie wspominamy w Białej Podlaskiej tych żołnierzy, którzy poprzez nie z własnej woli, nie z własnej winy znaleźli się po stronie zła, po stronie osi, ponieważ Włochy Mussoliniego były faszystowskie i razem z Niemcami przystąpiły do wojny. Jest to o tyle szczególnie tragiczne, że naród włoski i naród polski zawsze w swojej historii umiłował wolność. Bo to Polacy walczyli o wolność Włochów, Włosi
byli okupowani przez Austriaków, przez Francuzów, mieli też duże problemy z sąsiadami, to w ich hymnie jest nawiązanie właśnie do krwi polskiej. Państwa bardzo serdecznie podczas obchodów Bielskiego Dnia Przyjaźni Polsko-Włoskiej. Znajdujemy się na cmentarzu żołnierzy włoskich w Białej Podlaskiej. Jest z nami Orkiestra Wojskowa z Dęblina z dowódcą kapitanem Andrzejem Gresztą oraz kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych. Dowódcą kompanii jest podporucznik Przemysław Matras. Witamy poczty sztandarowe i przybyłych gości. Na terenie której mieścił się obóz jeniecki żołnierzy włoskich, jak też i ten cmentarz, na którym zostali pochowani żołnierze włoscy podczas II wojny światowej. Żyje coraz mniej osób, którzy to pamiętają, te wydarzenia, ten obóz, w którym miejscu on był i tych żołnierzy, którym oni właściwie też pomagali w jakiś sposób, rzucając przez ogrodzenie jakieś tam jedzenie czy warzywa, czy cokolwiek, nie. Po prostu ta pamięć coraz bardziej się zaciera, nie jest zapominana. Właściwie on, ta rzeczywistość tych uroczystości na nowo jako ożyła właśnie w 2012 roku. Dzięki, tak trwa i to dzięki księdzu profesorowi Arturowi Catolo, który jest odpowiedzialny za mienia Republiki Włoskiej, za pamięć tych miejsc żołnierzy Republiki Włoskiej. Wspominając ich, po prostu Bogu dziękujemy i Bogu oddajemy ich rodzinom, tych chłopców, którzy stracili swoje życie. Dlatego też pragnę wyrazić swoją wdzięczność w imieniu tych wszystkich rodzin włoskich, tych żołnierzy tu pochowanych, za waszą obecność, za coroczne przygotowanie tej uroczystości i za to,
że po prostu to, co najpiękniejsze, nas łączy. A święty Stanisław, biskup Męczennik, patron Polski, może w pewnym sensie być także i patronem tych żołnierzy tutaj pochowanych. Więc módlmy się o to, co jest najpiękniejsze, właśnie o tę pamięć, ale także o to, żebyśmy zawsze dochowywali wierności Panu Bogu i Jego największym wartościom. Amen. Powiem tak, no nie jestem z Białej Podlaski, sam tu przyjeżdżam. Od 2012 roku zacząłem organizować to wspomnienie żołnierzy włoskich jako obywateli włoski, jako Włoch, jako kapelan karabinierów także. Uważałem, że no trzeba tę pamięć przywrócić, dlatego że kiedyś jak byłem tu w 2005 roku, przyjechałem, mieszkając jeszcze we Włoszech, przyjechałem tutaj, zbierałem materiały do takiego i wystawy, która miała obrazować we Włoszech właśnie te miejsca kaźni żołnierzy włoskich, no to ten cmentarz był taki, jaki był. I pomyślałem sobie, że Boże, jeżeli się kiedyś uda, to trzeba coś z tym zrobić. Ale tak się złożyło, że od 2012 roku przeprowadziłem się do Polski, prawda? I pomyślałem sobie, że trzeba po prostu ten temat poruszyć. I się dzięki tutaj dużej życzliwości i miejscowego księdza proboszcza, jak i władzy miasta Biała Podlaska, i także Urzędu ds. Kombatantów tu Polski, zaczęliśmy organizować już te po prostu te uroczystości. Później z roku na rok zaczęły się no, robić coraz większe, ale ja zawsze powtarzam, że trzeba przede wszystkim pamiętać, że bohaterami tych uroczystości są tu chłopcy tutaj pochowani, gdzieś zabrani ze własnych domów, gdzie często rodziny nie wiedzą nawet, gdzie oni są pochowani, bo z tej grupy ponad 400 żołnierzy włoskich tylko 6 czy 7 jest zidentyfikowanych, inni są po prostu bezimienni. Więc to jest taki, można powiedzieć, symboliczny gest oddania rodzinom włoskim tych chłopców tutaj pochowanych w obcej ziemi, ale jakże drogiej. I dlatego po prostu uważam, że jest to jakiś moralny obowiązek, żeby do tego nawiązać. Zaczęło się to już od lipca 1943 roku, kiedy został aresztowany Mussolini i rządy objął prawda, generał Badoglio. Wtedy wojsko włoskie odmówiło dalszej walki po stronie Niemiec. 8 września 1943 roku zostało podpisane zawieszenie broni między Włochami a właśnie aliantami, przejście na stronę aliantów. I wtedy Niemcy po prostu zaczęli zwozić masowo żołnierzy włoskich aresztowanych na różnych frontach i osadzać w obozach. Później, kiedy został uwolniony Mussolini, dano taką tym żołnierzom włoskim propozycję, albo wracacie pod komendę niemiecką, albo po prostu będziecie traktowani jak dezerterzy. I trzeba powiedzieć, że ponad 98% tych żołnierzy włoskich odmówiło dalszej walki po stronie Niemiec i przyszło im za to zapłacić najwyższą cenę, czyli cenę życia. Można powiedzieć tak, mogli ocenić życie, ale woleli ocalić honor, honor żołnierza, żeby pokazać, że po prostu, że jeśli nawet jest jakaś władza, to są przede wszystkim ważniejsze wartości, które się jakoś wierzy i które w pewnym momencie w człowieku mogą się odezwać i nawet za cenę życia warto tych wartości bronić i po prostu opowiedzieć się po stronie dobra. Społeczność Gdańska przyjmowała ich otwarcie, kiedy tutaj przebywali? Z tego co wiem, tak. Bardzo wiele osób po prostu żałowało tych żołnierzy, bo oni właściwie tu zostali zagłodzeni, zamrożeni. Byli przetrzymywani w bardzo niskich takich warunkach. Starano się na ile można było pomagać, ale oczywiście było to właściwie no, niemożliwe. Przecież, bądźmy szczerzy, to był obóz jeńców, to był obóz właściwie koncentracyjny, obóz jeniecki, gdzie byli pilnowani przez wojska niemieckie, więc jakakolwiek pomoc była praktycznie niemożliwa, więc po prostu no, tyle co można było, to z tego co wiem, to starano się pomagać. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Białej Podlaskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Dziś, w 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem bohaterskich jeńców włoskich, aby przywołać pamięć wszystkich naszych rodaków, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów i formacji walczących w czasie II wojny światowej, którzy pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą z białym orłem, odwiecznym symbolem państwa polskiego. Stańcie do apelu! Do was wołam, żołnierze września 1939 roku, stający mężnie przeciw niemieckiej i sowieckiej agresji. Wzywam bohaterskich obrońców Westerplatte, Helu i Poczty Polskiej w Gdańsku, Wizny, Warszawy, Ułanów spod Mokrej i Krojan, żołnierzy z Nadwarty i Bzury oraz obrońców Tomaszowa Lubelskiego i Kocka.
Stańcie do apelu! Chwała bohater! Kompania, chodź! Kompania, do salwy honorowej, trzeba! Ładuj! Salwą! Pan! Salwą! Pan! Salwą! Pan! Kompania, chodźmy! Kompania, chodźmy! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na lewo, chodź! Del luto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo.